Właśnie moje konto Facebooka przez Marka Cukierka Zuckerberga zostało zablokowane. Dobra, jest już niedziela, więc zaczynamy vloga. Jest godzina północ, 47 minut po północy. I właśnie moje konto Facebooka przez Marka Cukierka Zuckerberga zostało zablokowane. Co tam u ciebie, Damian? No powiedzmy, że jest u mnie to. Opublikuj. Nie mogę. Napisałem do niego, co ja takiego zrobiłem, że mi zablokował konto. Jeszcze mi nie odpisał. Chcę napisać jakąś wiadomość. Nie mogę. Super po prostu. Po prostu super. Boże. Obstawiam, że to tak naprawdę nie będzie szybko odblokowane. Nie wiem, no mam nadzieję, że chociaż wyrobią się w tydzień. Kurde, serio, Facebook jednak jest potrzebny do takiego komunikowania się. Naprawdę lipa, no naprawdę lipa. Problem z Face'em niestety nadal nie jest rozwiązany, a ja teraz lecę do pracy. Chyba nam się jesień zbliża, jakby nie patrzeć. Liście już spadają. Wszystko robi się takie kolorowe. Żółto, pomarańczowo, czerwone. Nie no, ładne widoki, ale chyba jednak wolę. Chyba jednak wolę, jak jest jesień. Jak jest wiosna, czy jak jest lato. Nie za bardzo lubię jesieni, bo nigdy nie wiadomo, jak się ubrać i w ogóle trochę słabo. Dobra, więc dostałem maila zwrotnego od Facebooka, od tej całej pomocy. Jak się okazuje, ktoś zgłosił mojego jakiegoś posta, chyba starego, bo dawno nie publikowałem nic nowego. Ewentualnie z jakiejś strony, którą po prostu prowadzę. I post został zgłoszony za to, że niby tam występują treści, nagie treści, coś takiego. Czyli po prostu... no trochę mi ręce opadają, bo tak naprawdę no ja nie wstawiałem żadnego zdjęcia, gdzie ktoś by był tam nagi. Ani w ogóle dawno nie stawiałem żadnych zdjęć, więc no kurde. Także dziękuję bardzo osobie, która zgłosiła mój post, że występują w nim nagie treści, mimo tego, że w żadnym poście ani zdjęciu takie treści nie występują. No ale trudno. Dostałem wiadomość, że nie wiadomo tak naprawdę, kiedy oni mi to tam jakby odblokują mojego Facebooka. No ale coś mi się wydaje, że szybko tego nie sprawdzą. Znaczy szybko nie odzyskam tego swojego konta, bo zanim oni wszystko to posprawdzają, to trochę czasu minie. Ale kurde, zastanawia mnie jedno, na jakiej zasadzie to jest, że co, że ktoś po prostu zgłosił sobie mój post, że są tam te niedozwolone treści i Facebook automatycznie mi zablokował to konto, czyli rozumiem, że teraz ja sobie wejdę na Face'a, jak już będę miał odblokowanego i wezmę sobie, że na przykład coś mi się nie podoba, zgłoszę sobie to i od razu automatycznie ta osoba będzie miała zablokowane konto. Wydaje mi się, że to nie jest na takiej zasadzie i że chyba coś w tym musiało być, że oni mi zablokowali. No ale kurczę, naprawdę. No wydaje mi się, że nie wiem na jakiej zasadzie, nie no, brak mi słów w sumie, no. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest, ale jeżeli wiecie, to chętnie się dowiem, więc możecie napisać jakiś komentarz, jeżeli też mieliście podobną sytuację. Jestem właśnie w pracy i powoli zaczyna padać, więc wydaje mi się, że powoli pogoda nam się psuje niestety. A chciałem sobie jeszcze po pracy pójść w końcu umyć samochód, bo już jest strasznie brudny. Wiem, wiem, bywam na tym, lecz tej kocicy jestem nieugięty.
praca skończona, samochód umyty. Teraz jeszcze jadę tylko odebrać od Kitosława laptopa. I później wreszcie do domu, bo już w sumie trochę jestem zmęczony. Ale muszę przyznać, że 100 razy wolę taką niedzielę, w której coś robię, niż siedzę prawie cały dzień w domu przed komputerem. Nic tak naprawdę pożytecznego nie robię, tylko i wyłącznie lekcje, które i tak mogę zrobić w sobotę, tak jak w tym wypadku, znaczy tak jak podczas tego dzisiejszego dnia. Muszę jakoś, kurczę, to zmienić i jakoś tak systematyczniej robić lekcje przez weekend, żebym w niedzielę też mógł mieć trochę wolnego czasu, a nie tak, że tylko lekcje i siedzenie w domu i nic więcej, bo to trochę lipa. Kurczę, wydaje mi się, że zaczyna padać, więc raczej wydaje mi się, że ja pierdzielę, ja po prostu nie umiem się wysłowić, to jest po prostu masakra.